Bigniew Nienadski, kontra Charles Dickens. Wydawnictwo Klinika Języka. Rozdział pierwszy w którym widzimy, jak ciężko zasypiają reżimowi pisarze tuż przed wigilią. W chwili takiej, w dodatku, która mimo iż popierany przez nich reżim zwyciężył, nie daje nadziei na przyszłość. Przed Wigilią roku 1981 sławny na całą Polskę pisarz książek dla młodzieży Zbigniew Nienacki położył się zmęczony do łóżka. Był sam w swoim wielkim domu w Jeżwałdzie na Pojezierzu Iławskim, w domu, którego zazdrościli mu literaci z Łodzi i Warszawy. Dom ten nabył przed laty, żeby, jak sam opowiadał, uciec od życia wielkomiejskiego. Prawdę mówiąc, nienacki nie miał w całym swoim pełnym niezwykłych przygód życiu najmniejszej szansy na to, by poznać to Wielkomiejskie, przed którym rzekomo uciekał. Mieszkał po prostu w Łodzi, pracował w redakcji, a to, przed czym uciekał, można by nazwać lękiem przed partyjnymi i koleżeńskimi intrygami oraz całkowitą niemożnością ułożenia sobie stosunków z poślubioną kobietą. Formuła, której używał życie wielkomiejskie, służyła raczej za wytrych ułatwiający tłumaczenie ludziom nierozumiejącym złożoności sytuacji fakt zamieszkania w nieogrzewanym i pozbawionym prądu do Zimą roku 1981 dom był już rzecz jasna ogrzany, świeciły wszystkie żarówki, a Zbigniew Nienacki i kobieta, z którą zamieszkał, nie musieli już na wyprzódki wybiegać do stojącej w podwórzu drewnianej Sławojki. Teraz jednak tej kobiety nie było. Nienacki był sam i w zasadzie powinien przygotowywać się do Wigilii. Nie czynił tego jednak Miał 52 lata, wystarczająco dużo, żeby dwa razy na dzień myśleć o znajdującym się w iławie zakładzie pogrzebowym i oferowanych przez jego właściciela cenach za pochówek. Wystarczająco dużo też, by móc popatrzeć w przeszłość i dokonać jakiegoś podsumowania swojej twórczości, która, o czym jeszcze wcale nie wiedział, trzymała się na rynku dzięki dwóm siłom. Poparciu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i dziecięcej wierze czytelników w to, że przygody głównego bohatera tych książek są, jeśli nie autentyczne w całości, to przynajmniej bliskie autentycznym przeżyciom autora. O ile ta pierwsza siła była jak najbardziej realna i dzięki niej mógł nienacki umieszczać w księgarniach w zasadzie wszystko, co chciał, o tyle ta druga, Wydawała mu się kaprysem tylko, który łatwo można unieważnić. Przyszłość pokazała, że było dokładnie na odwrót. Serca wiernych czytelników mogą utrzymać na dobrej sprzedażowej pozycji nawet najbardziej skompromitowanego bohatera, a organizacje, nawet tak potężne i groźne jak PZPR, erodują w końcu i rozpadają się w proch. Tego jednak Nienacki w roku 1981 nie wiedział i wiązał swoją przyszłość z treściami i tematyką bardzo od przygód muzealnika detektywa, znanego jako Pan Samochodzik, odległymi. W jego głowie bowiem kiełkował już inny rodzaj narracji, inni bohaterowie, w sam raz przykrojeni do wyobraźni starzejącego się i wciąż niespełnionego pisarza. Tamtej zimy myślał Nienacki o napisaniu powieści skandalizującej. I myśli tej nie porzucił nawet wtedy, kiedy słyszał dzwony w kościele Jerzwałckim i kiedy widział w swoim czarno-białym telewizorze świąteczne dekoracje za plecami odzianych w mundury spikerów siedzących w studio przy Woronicza w Warszawie. Myśl o napisaniu powieści skandalizującej, która o tym wiedział na pewno, zyska aprobatę, jeśli nie aplauz, władz, nie opuszczała go ani na moment. Był jeden problem. Nienacki miał za sobą kilka nieudanych prób powieściowych przeznaczonych dla dorosłych i dobrze pamiętał, jak te jego produkcje przywitała krytyka. Zostały ocenione bardzo źle, a jego samego sklasyfikowano jako pisarza dla dzieci. Był przekonany, że został wygryziony z rynku przez konkurencję. Nie miał jednak na to wpływu. Partia, komuniści, jakby tego wszystkiego nie nazywać, nie stanowili organizacji jednolitej. Trwały walki frakcyjne i przez lata całe on, Zbigniew Nienacki, należał do frakcji, która była w mniejszości, a na pewno była w mniejszości, jeśli idzie o propagandę drukowaną. Myśl ta nie uspokajała jednak wcale Nienackiego i nie gasiła ognia jego obsesji. Obsesja ta wynikała zaś nie tylko z kompulsywnej natury, nie tylko z jego chęci ciągłego udowadniania sobie i innym, że się do czegoś nadaje, nie tylko z łapczywości na niewieście wdzięki, która podnosiła mu samoocenę znacznie wyżej niż wydania kolejnych książek, ale także z prostego faktu, jakim był upływ czasu. Nienacki czuł się może nie staro, ale widział, że konieczne jest jakieś zabezpieczenie na przyszłość. Emerytura, tantiemy, honoraria to wszystko miało znaczenie, ale wiedział przecież, że nie może w nieskończoność ciągnąć serii o panu samochodziku, bo oszaleje. W skrytości ducha nienawidził swojego bohatera. Poczciwego safanduły, który, co prawda, zawsze zwyciężał na koniec, ale pomagał mu w tym samochód i jakieś nieistotne wcale dla całej gawędy dzieci. Dzieci nienacki nie lubił. Miał jednego syna, ale i tego zostawił w łodzi. Postaci dziecięce zaś umieszczał w książkach, bo taki był przymus i wymogi rynku. Nie ma książek dla dzieci bez dzieci. Problem w tym, że dzieci w książkach Nienackiego były całkowicie nieautentyczne. Miały nieautentyczne przezwiska, nieautentyczne rekwizyty, zachowywały się sztucznie i w zasadzie nikt z młodocianych odbiorców prozy Nienackiego się z nimi nie utożsamiał. Wszystkie zainteresowane jego książkami dzieci chciały być tylko i wyłącznie panem samochodzikiem. Nikt z dziecięcych czytelników nie pamiętał nawet, kim był Wilhelm Tell, Sokole-Oko i Wiewiórka. I nikogo te postaci nie interesowały. Może gdyby nienacki był homoseksualistą, pedofilem, tchnąłby w nie więcej życia. Niestety był heteroseksualnym mężczyzną nie mającym serca dla dzieci. I gdyby nie to, że w najlepszym, nakręconym według jego prozy serialu zatytułowanym Pan Samochodzik i Templariusze w rolę jednego z chłopców wcielił się Romek Mosior, a głównego bohatera zagrał Staszek Mikulski, nikt nie pamiętałby, że w tych książkach występowały jakieś dzieci. Ach, ten Staszek! pomyślał z zazdrością Nienacki i zacisnął zęby. Stanisław Mikulski powszechnie uchodził za najprzystojniejszego aktora w polskim kinie. Był na dodatek zaprzyjaźniony ze wszystkimi możliwymi służbowymi pionami komunistycznego państwa, a byli nawet tacy, którzy twierdzili, że pochodzący jak Nienacki z Łodzi Mikulski pomagał w zwalczaniu zbrojnego podziemia po wojnie. Nie mogła to być jednak prawda. Nienacki zdawał sobie sprawę, że dla takiego Mikulskiego nie jest żadną konkurencją, a chodziło mu oczywiście o konkurencję u kobiet. Z faktu więc, że to Staszek, jak go nazywał, zagrał pana samochodzika, był raczej zadowolony. Była to jednak radość powierzchowna. W skrytości ducha bowiem marzył Nienacki o tym, by samemu wystąpić w filmie, samemu zagrać pana samochodzika, bez tego cholernego Stacha i bez tych wstrętnych bachorów. Tylko on, Zbigniew Nienacki, pisarz, dramaturg, aktor wreszcie. I piękna, całkowicie mu przy tym oddana Ewa Szykulska. Były to marzenia nieziszczalne. Nie wiadomo było nawet, czy Ewa Szykulska, grająca w serialu piękną Karen Petersen, kojarzy w ogóle, kto to jest Nienacki. Do pewników zaś można zaliczyć sugestie, że ujrzawszy Zbigniewa w całej okazałości, odwróciłaby się na pięcie i pobiegła za Mikulskim. Ten zaś z kolei, jak szeptano po kątach posterunków milicji obywatelskich, resortowych kawiarniach, garnizonach i tatrach robotniczych, był przez całe życie wierny jednej żonie. Co także nie było prawdą, ale Nienackiego zawsze zastanawiało. Nie dociekał on jednak zbyt intensywnie, jak wyglądają szczegóły osobistego życia Stacha, albowiem obawiał się trochę jego i jego kontaktów. Eros i Tanatos pomyślał Nienacki, sam siebie zaskakując. Te dwie siły rządzą moim życiem. Po czym uznawszy tę myśl za wielce oryginalną, zaczął szykować się do snu. Do wigilii pozostało jeszcze kilka dni, a grudzień w roku 1981 w niczym nie przypominał tych grudni, które znamy dzisiaj. Był ciemny, wietrzny i lodowaty. Ani jedno światełko nie paliło się jeszcze na ogrodowych choinkach w całym Jezwałdzie, i ani jedna wystawa sklepowa nie mogła w żadnym szczególe zdradzić, że oto nadchodzą święta. Ciemność, zimno i wicher z nad jeziora. Tym charakteryzował się grudniowy wieczór w roku 1981, kiedy to generał Jaruzelski wprowadził w całej Polsce stan wojenny, warchoły. Pomyślał Nienacki, gładko przechodząc od dręczących go myśli o śmierci i przemijaniu ku sprawom bardziej doczesnym, choć o śmierć także zahaczającym. Dobrze im tak. Miał oczywiście na myśli tak zwaną opozycję, Wałęsę, Michnika, ludzi Solidarności i wszystko w ogóle, co było z tym związane. Wszystko, co był o tym święcie przekonany i na dodatek miał słuszność, mogło zagrozić jego pozycji uznanego przez państwo autora. Przymanowski miał rację, mruknął do siebie. Powinni ich wszystkich Powywieszać. W tym momencie spojrzał w okno i o zgrozo, w szybie odbijającej ciemność tylko i blaski domowych świateł przeglądających się w błocie podwórza, ujrzał twarz towarzysza Przymanowskiego. Autora poczytnej i z sukcesem sfilmowanej powieści Czterej pancerni i pies. Potrząsnął głową, przetarł okulary najpierw potem oczy, żeby upewnić się, że miał halucynację. Widmo jednak nie znikało. Najwyraźniej był to towarzysz Przymanowski, który podobnie jak nienacki nosił okulary i też niemal w tym samym momencie postanowił je przetrzeć wielką kraciastą chustą wyjętą z kieszeni munduru. Ha! Huknął nienacki. Można by napisać, że huknął z nienacka, gdyby nie było to tak okropnie pretensjonalne. To telewizor. Tak, telewizor dał mu nadzieję. Podobnie, jak dawał ją wielu związanym z reżimem komunistycznym ludziom, którzy poza odbiornikami telewizyjnymi nie widzieli już żadnej nadziei. Z tyłu na pewno, nie mogło być przecież inaczej, stał telewizor. Właśnie pokazywali w nim towarzysza pułkownika Przymanowskiego i on się odbijał w oknie wychodzącym na podwórze. Nienacki, który lubił myśleć o sobie jak o człowieku czynu, odwrócił się gwałtownie i zamarł. Telewizor był wyłączony. W kineskopie za to ciemnym i głuchym odbijała się szyba okna wychodzącego na podwórze, a w niej, zamazana trochę przez to ciągłe odbijanie się w czymś twarz Janusza Przymanowskiego. Ki diabeł! – wyszeptał Nienacki i w tym samym momencie usłyszał, jak jakiś twardy i kanciasty przedmiot spada z dużej wysokości i wali wprost w podłogę sieni, którą dziś w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym nazywamy wiatrołapem, a czasem werandą. – Uspokójcie się, towarzyszu Nienacki – powiedział Przymanowski z telewizora. – Uspokójcie się i posłuchajcie. Nienacki krzyknął i odwrócił się w stronę okna, potem zamarł. – No tak – Rzekł przymanowski na szybie: Teraz dużo lepiej, prawda? Widzicie mnie lepiej, kochany autorze? Nieprawdaż? Nienacki znów krzyknął, ale głos zamarł mu w gardle. Niedobrze, że tak ciągle krzyczycie, towarzyszu, ciągnął przymanowski, lub to co za przymanowskiego brał Nienacki, autor poczytnych książek dla młodzieży. Niedobrze, bo to wam źle robi na płuca. Zbigniew Nienacki. Poczuł, jak stróżki potu powoli ściekają mu po plecach. Wolno odwrócił się ku kineskopowi telewizora topas, który dawno temu kupił okazyjnie poprzez znajomości w jednym z łódzkich domów towarowych. Oj, niedobrze z wami, ciągnęło widmo towarzysza pułkownika Janusza Przymanowskiego. Ciągle się wiercicie. Powiedziałem przecież, że lepiej wam będzie oglądać mnie w szybie niż w kineskopie. Podwójne odbicie zamazuje obraz. Dodaje doń nie niepotrzebne, fałszujące rzeczywistość szczegóły, a wam się jeszcze może zdawać, że oglądacie jakiś 17-wieczny niderlandzki obraz pełen iluzji i aluzji. Nieprawdaż? Lubicie obrazy, co? Towarzyszu? Znacie się na tym trochę. Uznawszy odpowiedź za zbędną, Przymanowski ukazał się nienackiemu na szybie, poskrobał się po głowie i jeszcze raz przetarł okulary. Nienacki stał jak skamieniały i ani myślał przyznawać się do tego, że nie ma pojęcia o malarstwie. Sztuka go nudzi i choć czasem próbuje coś malować, nigdy nie wyszedł poza szkice pejzaży, które w myślach porównywał do malarstwa impresjonistycznego. Tak właśnie towarzyszu Nienacki, rzekło widmo na szybie. Nie wiem, czy się domyślacie, po co się tu pojawiłem i dlaczego akurat w takiej a nie innej postaci. Nienacki drgnął, czując, że od jego odpowiedzi na to dziwne pytanie zależy bardzo wiele. Ale wy przecież żyjecie, towarzyszu Przymanowski zaczął asekuracyjnie Nienacki. Mieszkacie w Warszawie, w ładnym mieszkaniu opowiadał mi o nim jeden poeta Oczywiście, że żyje przerwało mu widmo ale to nie ma nic do rzeczy. Odpowiadajcie na pytania. Do ciężkich cholery. Obraz na szybie zamazał się lekko i twarz towarzysza Janusza wykrzywiła się tak, że zupełnie przestała przypominać siebie. Kogoś jednak ciągle przypominała. Nienacki przysunął się bliżej i zamarł. Poznajecie już. Co? Zapytało widmo. Kojarzycie? Prawda? Głos stawał się coraz bardziej szyderczy i jakiś taki jedwabisty, nie pasujący całkiem do szorstkiego, żołnierskiego i budzącego zaufanie głosu pułkownika Przymanowskiego. Eee, zaczął nienacki, ale nie skończył. Widmo skończyło za niego. Pamiętacie przecież Fromborg, Wysyczało. Pamiętacie, prawda? Rzecz jasna Nienacki nie pamiętał wcale Fromborka. Był tam co prawda raz, na wykopaliskach, przyglądał się pracy archeologów, ale bogiem a prawdą to gapił się więcej na odsłonięte uda studentek i popijał trochę z milicją i innymi ormowcami. Co miał pamiętać? Jak rzegał z mostu wprost do zalewu Wiślanego? Musiał jednak coś odpowiedzieć, bo widmo, które ukazało się na szybie i które zdążyło przemienić się w towarzysza Przymanowskiego, Wpatrywało się weń uporczywie. Eee, próbował znowu i poszło mu trochę lepiej, bo próbę zakończył frazą, która ratowała nie raz i nie dwa wielu zapominalskich. – Jak przez mgłę – powiedział przez drżące coraz bardziej wargi. – Posłuchajcie, towarzyszu Nienacki – głos Janusza Przymanowskiego brzmiał jak zwykle. – Nie mówię o tym fromborku, gdzieście byli… I nie mówię o tym, coście tam nawywijali. Mówię o waszej książce. I o tym wszystkim, coście sobie na temat Fromborka uroili w tej waszej biednej głowinie. Pamiętacie? Po tym pytaniu obraz na szybie znów się zmarszczył, tak jakby była ona z celofanu, w który owijało się kwiatki dla wychowawczyni na dzień nauczyciela albo zakończenia roku. Teraz Nienacki już wiedział, o co chodzi. — To... — zaczął się jąkać. — To... to... Tojfelsbild. — Exactly — ucieszył się Przymanowski, przemawiając przy okazji w nieznanym sobie zupełnie języku. — Pisze się tu Felsbilt. dodał. — Ale co was to może obchodzić, skoro i tak nie znacie języków obcych? — Zupełnie jak ja. Nienacki odsunął się od okna i próbował podejść tyłem do drzwi. Towarzyszu Nienacki, ostrzegło go widmo, nawet o tym nie myślcie. Drzwi są zastawione widłami, które tam spadły ze strychu chwilę temu tak nieszczęśliwie, że stylisko podparło klamkę. Pewnie słyszeliście hałas, nie wyjdziecie stąd, dopóki nie skończę, ale tam nie ma strychu przecież nienacki ożywił się, bo miał w sobie tę całą żyłkę detektywistyczną. Towarzyszu, pułkownik Przymanowski przesunął okulary na koniec nosa. A czy w Polsce doby obecnej są wrogowie ustroju socjalistycznego, przeciwko którym można ogłaszać stan wojenny. Zastanówcie się, czytaliście te postulaty sierpniowe. Towarzysze radzieccy by się ich nie powstydzili. Nie rozumiecie polityki towarzyszu i nigdy jej nie rozumieliście. Nie ma strychu. Przymanowski pokręcił głową Też mi coś. I to ma być powód, dla którego widły nie mogą z niego spaść. Nienacki przez chwilę uwierzył we własne szczęście, bo nie wiadomo czemu zdawać mu się zaczęło, że Przymanowski przysuniętych na koniec nosa okularach widzi mniej. Odwrócił się więc szybko od okna, z zamiarem wybiegnięcia przez te zastawione drzwi. Ledwie to uczynił, krzyknął strasznie, albowiem zobaczył, że telewizor jest włączony, a nie ciemny jak poprzednio. Postać zaś pułkownika Przymanowskiego widoczna jest niczym wykute w skalę po piersie. Siedział on sobie wygodnie za biurkiem, a obok niego wisiała narodowa flaga. Wyglądał zupełnie jak towarzysz generał Wojciech Jaruzelski, kiedy w niedzielę 13 grudnia ogłaszał wprowadzenie stanu wojennego, ale nie miał tak poważnej miny. Jak to zwykle towarzysz Przymanowski uśmiechał się dobrotliwie i łagodnie, a potem głosem jak dzwon, okazało się bowiem, że telewizor nastawiony jest na cały regulator, rzekł po rosyjsku. What? Szutnik, szutnik. To... Co mam robić, powiedzcie, towarzyszu pułkowniku, wyszeptał nienacki z bielałymi wargami. Wiedział już bowiem, że przegrał, a wszystko, co dzieje się wokół niego, nie jest alkoholowym zwidem. Pił bowiem w owym czasie niewiele. Nie jest maligną, wynikłą z gorączki, ale twardą i namacalną rzeczywistością. Przekonał się o tym dokładnie sekundę później, albowiem raz jeszcze stary niedowiarek próbował pozbyć się Przymanowskiego, wyłączając telewizor. Widmo tylko westchnęło i pokręciło z dezaprobatą głową. Siadajcie, towarzyszu Nienacki, i słuchajcie, co powiem. Nienacki usiadł i jak to mówią wystraszeni studenci na koniec kursu, który notorycznie olewali, zamienił się w słuch. Widzimy, jak się męczycie, towarzyszu Nienacki. Widzimy. Jak was dręczy ten cały pan samochodzik i jak rozpaczliwie próbujecie się ratować, uciekając w wątki, które mogłyby zainteresować także dorosłych. Nienacki poczerwieniał. O tak, rzekło widmo to jest bardzo wyraźnie widoczne. Nie możemy na to patrzeć. My to znaczy kto pomyślał Nienacki, bojąc się otworzyć usta. Myśli jego jednak nie była dla postaci widocznej w telewizorze Topas żadną tajemnicą. My, to znaczy ja i inni towarzysze, powiedział bardzo wyraźnie Przymanowski i ciągnął dalej. Wiemy, w jakim kierunku zmierzają wasze myśli, towarzyszu i chcielibyśmy wam pomóc. Widzimy, że brakuje wam odwagi, nie tylko tej zwyczajnej fizycznej, bo wszak musielibyście stanąć przed nowymi wyzwaniami, nowymi czytelnikami, nowymi umowami wydawniczymi. Wam brakuje także odwagi cywilnej. Wy, Przymanowski uśmiechnął się krzywo, wstydzicie się rozebrać przy kobiecie i zawsze gasicie światło. Nienacki spuścił oczy i patrzył w podłogę. Tej waszej kurzej klatki piersiowej się wstydzicie, tych ramionek wątłych i nóżek chudziutkich. Głos Przymanowskiego stał się pieszczotliwy, wręcz przymilny i nienacki zaniepokoił się nie na żarty. Coś w rodzaju dreszczu przeszło mu po plecach. – No, już, już, Zbyszeczek się nie niepokoi – uśmiechał się Janusz Przymanowski, oficer w randze pułkownika udający w starym telewizorze generała Jaruzelskiego. – To tylko takie niewinne żarty. – Dlatego właśnie – głos pułkownika stwardniał – postanowiliśmy wam… Pomóc. Ciekawe, jak? Nieszczerze zainteresował się nienacki. Przewidywał bowiem same kłopoty. Określił je nawet w myślach jako cholerne kłopoty. Oj, tam zaraz, cholerne! zniecierpliwił się pułkownik Janusz. Załatwimy wszystko szybko. Glac, plac. W tym miejscu się uśmiechnął, albowiem glac plac to było ulubione powiedzenie Jonatana Kota, głównego bohatera historyjki dla dzieci o bohaterskim komunistycznym kocie, zwalczającym amerykański imperializm, którą napisał rzeczywisty Przymanowski. Towarzyszu Niedacki, napiszecie powieść dla dorosłych, nawet bardzo dorosłych ludzi. Uczynicie to w zgodzie z własnym temperamentem i z własnymi aspiracjami, które Gwałcicie notorycznie opisując tego durnia samochodzika i jego przygody. Przyjdzie wam to łatwo. Sami zobaczycie. A potem. Tu Przymanowski wzniósł oczy ku sufitowi studia, w którym siedział, udając Jaruzelskiego, bo przecież nie ku niebu. Potem czeka was już tylko kariera, zaszczyty, sława, piękne kobiety i szampan. Nienacki zamrugał oczami z za grubych okularów. Czy aby na pewno? Nie dowierzał jeszcze ciągle temu, co słyszy, Przymanowski uśmiechnął się kącikiem ust, spod którego coś błysnęło nieznacznie. Może złoty ząba, może całkiem coś innego, na przykład iskra skrzesana mocarną szczęką pułkownika. Obawiacie się, że nie starczy dla was szampana w ludowym państwie, co? Nie martwcie się. Towarzysze radzieccy dowiozą swój, jak zabraknie francuskiego. Nienacki wyczuł groźbę i nic nie powiedział. Milczał chwilę, a potem cicho zapytał. Co mam podpisać? Ależ, towarzyszu, Przymanowski wydawał się rozpromieniony, niczego nie musicie podpisywać. Musicie tylko słuchać głosu wewnętrznego. Głosu wewnętrznego? W istocie, albowiem to ja nim będę. Widmo zdawało się rozmywać i niknąć. Telewizor zaczął śnieżyć, a głos pułkownika słabł wyraźnie i był coraz mniej słyszalny. Ale, ale. nić łącząca Nienackiego ze znikającym obrazem w telewizorze była już na tyle mocna, że ten zaczął lękać się, co będzie, kiedy pułkownik zniknie całkiem. Ale jaki mam dać tytuł dla tej powieści? Raz w roku w skiraławkach! Ryknął telewizor, w którym obraz na moment stał się tak wyraźny i ostry, jak w wielkiej i wklęsłej plaźmie sprzedawanej obecnie w sklepach z elektroniką. Może być, nienacki skulił się w sobie. Przymanowski zaś zaczął śmiać się upiornie, po czym nagle jak gdyby nigdy nic, a raczej jak gdyby znów zaczęto oszczędzać prąd, kineskop zrobił się czarny i zamilkł. Nienacki siedział w ciszy i patrzył szeroko otwartymi oczami w miejsce, w którym przed chwilą widać było pułkownika Przymanowskiego. Otarł dłonią spocone czoło i już, już miał zacząć racjonalizować sobie przeszłe wypadki, które wprawiły go w stan tego przedziwnego rozedrygania, kiedy znów usłyszał głos towarzysza pułkownika. – Byłbym zapomniał, towarzyszu – głos dobiegał wprost z czarnej, niedomytej szyby okna wychodzącego na zabłocone podwórze – Musicie się strzec, albowiem nie tylko ja was odwiedzę w najbliższe dni. Musicie bardzo uważać, towarzyszu Nienacki, i nie składać nikomu żadnych obietnic, ani też nikogo nie słuchać, bo różni tu będą przychodzić. Nienacki zamarł. Duchy? zapytał. Towarzysz-pułkownik uśmiechnął się. Żadnych obietnic, ani uległości, rzekł cicho. Najlepiej zaś, dodał, byście już teraz zaczęli wymyślać postaci do waszej nowej książki dla dorosłych. Po tych słowach widmo rozpłynęło się, a w miejscu, gdzie było, pojawił się znów dobrze znany nienackiemu zaciek ciągle niedomety. W tym samym momencie Zbigniew nienacki, autor popularnych książek dla młodzieży, usłyszał delikatne pukanie do drzwi.